Witajcie w drugim odcinku z kariery Newcastle. Dziękuję za naprawdę fajne przyjęcie poprzedniego materiału, pierwszego startowego. I też dziękuję za kilka komentarzy odnośnie transferów. Miałem tam m.in. propozycję ściągnięcia Federico Chiesy, czy chociażby Marcusa Rashforda, czyli osobę, która faktycznie była już w kręgu naszych zainteresowań. No i wszystko fajnie, bo naprawdę na tym skrzydłowym mi zależy, bo widzicie, że ani Barnes, ani Wilson to nie są skrzydłowi na miarę pierwszego składu, przynajmniej moim zdaniem, jeśli chodzi o Newcastle. No mamy tutaj troszkę siana do wydania, że tak powiem. Zobaczmy sobie tak, zarządzanie drużyną. No i wygląda to następująco. Jest Udogi, jest Tomori. Pomoc wygląda całkiem. No i trzeba by pomyśleć właśnie o kimś do przodu. I teraz tak. Zastanawiam się właśnie nad tym Chiesą, no bo wiecie, że z Rashfordem to tak nie bardzo nam szło. Spróbujmy zaoferować za Rashforda 88 milionów. Jeśli się zgodzą, to bierzemy ten deal. Kurde, za Rashforda no tyle nie jestem w stanie dać na obecną chwilę, ale mamy też w odwodzie tego Federico Chiesę, także naprawdę bardzo dziękuję za tą propozycję, bo szczerze nawet zapomniałem w ogóle o tym zawodniku, a jest to naprawdę ciekawa opcja, tym bardziej, że mamy już Tonaliego, mamy już Udogiego, więc jakiś tam ten włoski klimacik się buduje. Trener też jest z Włoch, więc jakoś by to wszystko tak wydawało się, że miałoby to sens. Więc dodajemy piłkarza do listy życzeń. 50 milionów wartość Federico Chiesy. Juventus bez europejskich pucharów, więc Fede Chiesa mógłby chcieć się rozwinąć. A Newcastle gra w Lidze Mistrzów, więc tutaj awans sportowy jak najbardziej miałby miejsce. I czy włodarze Juve zgodzą się na ofertę 50 milionów, wy chcecie 73 200. Wymiana piłkarzy, czy my mamy kogoś, kogo byśmy chcieli się pozbyć? No jest ten Murphy i zaproponujemy wam kwotę rzędu 60 milionów plus Murphy, czyli gdzieś około 67,5. Juventus się zgadza, jakby. Jeśli ten deal uda się dopiąć, to naprawdę zyskujemy fenomenalnego skrzydłowego za całkiem dobre pieniądze. No, chcesz być kluczowy, jakby tutaj ta kwestia nie podlega w ogóle negocjacji, bo dla mnie też będziesz kluczowy. Co do twoich pieniędzy, damy ci taką 150 tysięcy euro, czyli dyszkę więcej niż w Juve. Myślę, że to jest taki uczciwy deal. No i kurde, mamy Federico Chiesę, który przychodzi w glorii chwały z Juventusu, wcześniej z Fiorentiny do Juve, teraz z Juve do Newcastle. No i jest witany przez Sandro Tonaliego. Testy medyczne tutaj są zaliczane. Tonali i Trippier się przyglądają, czy nasz nowy nabytek daje sobie radę. Chłopaki tutaj widzę, zapoznają się. Tonali tutaj próbuje przedstawić kolegę Chiesę nowym kolegą z drużyny. No i kurde, Federico Chiesa z 18, powiem wam szczerze, że nawet to się dobrze prezentuje. Fede Chiesa jako gwiazda zespołu. Zobaczymy, jak zarząd oceni ten ruch. Pewnie znając życie, będzie to jakieś C lub B. No właśnie, pewnie mogliśmy nagle go kupić za 50 milionów. Najlepsza możliwa oferta 54,9. No my zapłaciliśmy troszkę więcej, ale kurczę, no przecież ten Chiesa się na pewno zwróci. Przecież to nie ma w ogóle o czym gadać. No jest Chiesa, teraz tutaj ten Wilson. Możemy też grać w ten sposób i to też naprawdę wygląda dobrze. Parkinson, to niezłe nazwisko masz, kolego. Oczywiście tutaj nie śmieję się z tej choroby, ale no tak zabawnie, że kolega się tak nazywa. No i tak,
No, rezerwowych mamy ok, ale dalej jesteśmy troszkę bez napadziora i to jest, kurczę, problem, bo Wilson, wiadomo, jest dobry, nie mówię, że nie, natomiast no mamy jeszcze 25 milionów euro zaoszczędzone, więc tutaj jakiś transfer napastnika byłby, myślę, wskazany, tylko kurczę, no musi to być ktoś na pewno młody i przede wszystkim perspektywiczny, no bo nie stać nas raczej na kogoś gotowego, a myślę, że no może ktoś będzie tutaj taki nawet z Premier League do wyciągnięcia, kto właśnie łapałby się w te nasze ramy, że tak to nazwę. No jest ten Beto, ale Beto, tak jak gdzieś tam już sobie rozmawialiśmy, jest dosyć drogi. Danjuma podobnie. Mateusz Cunha. Mateusz Cunha wygląda całkiem ok i ta cena też nie jest jakaś wygórowana. Tutaj Youssef El-Nesyri przeniósł się do Manchesteru, czyli jakieś tam marokański Manchester nam się tworzy, bo jest Amrabat, jest El-Nesyri. Zobaczymy, jak ten projekt się rozwinie. Jest Nicolas Jackson, ale to też nie jest to. Kogo byśmy chcieli? João Pedro. Na pewno João Pedro byłby fajnym, perspektywicznym zawodnikiem. I tutaj też jest ciekawa opcja, bo jest to Anthony Martial, któremu wygasa kontrakt za 10 miesięcy, czyli United chciałoby go sprzedać lub można by go podpisać za pół roku za darmo, co też myślę, że jest dobrym ruchem. W ogóle co tu robi Mukoko w Brentford? To jest w ogóle ciekawa sprawa. Zobaczmy sobie tego Nketiaha. No jest Darwin Nunez, Origi, jest Richarlison, też go sobie będziemy obserwować, jak to wszystko wygląda. Oli Watkins, kurczę, jest taki napastnik w Brighton, on się chyba nazywa Ferguson, tylko właśnie wydaje mi się, że kurczę, chyba kolegę przeoczyłem, ale zaraz go spróbujemy znaleźć i wszystko będzie cac. Gdzie jest kolega Ferguson? Ivan Ferguson. Augsburgu. Oni się sprzedali do Augsburga. No, okej, okay, nie będziemy oceniać ruchów transferowych Brighton. Jak tak chcieli, tak mają. Alex Murphy przenosi się do Monsy za 1 200 000 euro. Zarząd jest pod wrażeniem, no bo udało nam się go sprzedać za taką wartość, na jaką go wycenili. Końcowy raport skauta odnośnie Mateusza Cuni. 78. Tutaj Reece James. Na pewno sobie go dodamy do listy życzeń, bo jest to opcja na pewno ciekawa, tym bardziej, że jest to Anglik. Kurczę, ten Cunha naprawdę wygląda ciekawie. I trzeba go będzie obserwować. Ja wiem, że już najmłodszy nie jest, ale właśnie jako taki rezerwowy byłby naprawdę ciekawą opcją. O! Ivan Ferguson. Wyceniany na 10 milionów euro. 18-latek. Jeśli Augsburg tylko będzie chciał go sprzedać, to ja go chcę kupić. Edin Ketiak, wybaczcie, ale nie. I Augsburg go chce sprzedać, moi drodzy. Ja zaoferuję 15, tak na spokojnie. I
Augsburg się zgadza. Moi drodzy, jeśli ten deal wypali, to to jest dopiero fenomenalny transfer, bo jak wiecie, Ferguson ma dopiero 18 lat, a ma 74 overalla, więc jako zawodnik rezerwowy plus dostając szansę w pucharach czy tam jakieś ogony w lidze, to naprawdę za, ja wiem, sezon, może pół, będziemy mieli gościa, no, takiego, myślę, na miarę pierwszego składu, tym bardziej, że Wilson nam będzie spadał, a Ferguson nam będzie rosnął, więc będziemy mieli od razu zastępcę. No i kurde, zobaczmy, jak ten deal wyceniają nasi włodarze. Ja myślę, że te 15 milionów euro to jest naprawdę za 18-latka cena fenomenalna i też tak zarząd uważa, chociaż chyba mogliśmy dać mniej. Wybaczcie, mogliśmy dać 12, ale wolałem dać troszkę więcej, żeby ten deal nam się po prostu nie wysypał, bo też to okienko powoli dobiega końca, a szkoda by było, żeby właśnie taki zawodnik jak Ferguson nam się tutaj zepsuł. Malo Gusto też jest na ławce rezerwowych, co też myślę, że jest bardzo dobrą opcją, żeby go później w odwodzie wykorzystać. Oferta transferu za Botmana, tylko oni nam na pewno kogoś zaproponowali. Plus Dawid Calabria. Ale kurczę, no wiecie co? No nie, Botman to jest nasz podstawowy obrońca. Jednego obrońcy już wam wyjęliśmy, więc... João Pedro też nie wygląda źle. Naprawdę, João Pedro też nie wygląda źle i też go będziemy sobie monitorowali. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się tam rozwijać. No i mamy dzień meczowy, moi drodzy. Wiecie co? Zrobimy tak. Widok taktyczny, ale to się ładnie prezentuje. Dobra, ale ja bym chciał zmienić kamerę. A, dobra. O, ustawmy sobie... Nie wiem, ta kamera jest beznadziejna. O, chociaż nie, czekajcie. A, z tymi kamerami to też jest tak... O, coś takiego. Guimaraes. Kurczę, szkoda. O, teraz ta kamera jest taka, jaka powinna być. Zobaczymy, jak nasz zespół się spisze w pierwszym spotkaniu ligowym w Premier League. No, nadzieje są duże, oczekiwania pewnie również. No i na razie tutaj Aston Villa z sytuacją. Będzie próba uderzenia. I Nick Pope ratuje nas tutaj przed stratą gola. No, świetna interwencja angielskiego goalkeepera. Zobaczmy, co dalej. Chiesa w ogóle debiutuje oczywiście w nowych barwach, bo inni zawodnicy już mieli okazję pograć sobie w turnieju przedsezonowym, a Chiesa od razu z buta wchodzi na ligę. Z jednej strony no jest to może ryzykowny ruch, ale z drugiej strony być może akurat się nam to opłaci, zobaczymy. Na razie tutaj Aston Villa próbowała zaatakować, ale udało nam się wybronić. No i ogólnie ten terminarz nasz jest dosyć ciężki, bo teraz mamy Aston Villa. Później gramy z Manchesterem City, więc też no mecz na szczycie z ciężkim rywalem. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj cokolwiek wycisnąć z tych spotkań. No mam nadzieję, że z Aston Villą uda się wygrać. No z Manchesterem City raczej wolę zakładać porażkę i się miło zaskoczyć, niż nastawiać się na zwycięstwo i się zawieść, że tak to nazwę. Dobrze teraz, dobre zganie do Izaka.
Izak próbował wypuścić Wilsona, ale niestety nic z tego nie wyszło. Tutaj rozgrywanie piłki teraz przez Aston Villa. Oli Watkins podaje do Diabiego. No i niestety Diaby strzela bramkę. 1-0 dla drużyny Aston Villa. 31 minuta. No i Diaby pokonuje Nicka Pope'a. No szkoda, bo no jest to mecz, który u siebie na początek sezonu może dużo sprawić, jakby podciąć skrzydeł, tak? Zawsze te początki no budują morale. Jeśli grasz dobrze na początku, to potem jakoś to idzie, a jeśli zaczynasz sezon słabo, no to potem jest tylko coraz gorzej, bo te morale po prostu podupadają. Więc no kurczę, liczę, że uda się z tego meczu jeszcze wyciągnąć jakiś korzystny wynik. Mam taką nadzieję. No tutaj Izak robi co może. Izak zbiega do narożnika, próbował zagrać, ale nie wiem, bardzo dziwna decyzja naszego napastnika, tudzież skrzydłowego ze Szwecji. Zobaczymy, co dalej tutaj ma w planach nasz kolega. Aston Villa z kolejnym atakiem. 42 minuta na zegarze. Trzeba się z tego wybronić. Fikayo Tomori przy piłce. Tomori źle wybija, ale Botman ratuje sytuację. Udogi teraz rusza z atakiem. Świetnie, ruszamy z kontrą. Jest Izak. Izak to napędza, wrzuć to. Ale czemu ty to Powiedzcie mi. Ja wiem, ja grałem na niskim poziomie rozgrywkowym, a klasa tudzież okręgówka, ale kurde, jesteś na wysokości pola karnego, masz możliwość wrzutki i gościu wycofuje i to jeszcze w taki sposób, jakby dlaczego? Tego naprawdę nie potrafię zrozumieć, bo jakby, no nie wiem, może się nie znam, ale no takie coś to już powinno się kurde wrzucać. Guimaraes, Wilson, świetnie, Izak, no i teraz wrzuta. No i o to chodzi, i dobrze, i tak, właśnie tak miała wyglądać tamta poprzednia sytuacja. Do bocznej strefy i wrzutka, no a kurde, skończyło się jak się skończyło. Alejandro Balde przenosi się do Liverpoolu z Barcelony. Mamy jakieś pierwsze zmiany, więc my też zareagujemy. Przejdźmy sobie może na 4-4-2, bo skoro gramy na wrzutki, to przydałoby się tam kogoś dorzucić, tak? Jeśli chodzi o napastników, jest Izak, jest Wilson, jest Chiesa. Zejdzie sobie Joeliton, wejdzie sobie Ferguson. O, zrobimy tak. Kurczę, nie tak. Chiesa na prawe skrzydełko, na lewe wchodzi Izak i Ferguson do przodu. Ja naprawdę czuję, że ten chłopak to będzie to. Jakby on wchodzi, ja wam mówię, on wchodzi i ładuje bramę. I remisujemy co najmniej z Aston Villą, nie? Ja to wiem. Zobaczycie, to jest nos trenera. Chiesa się napędza. Patrzcie, Wilson, leci Wilson. Dobra sytuacja, jeszcze panowie walczmy, bo jeszcze jest pół godziny grania. Panowie, przypresujmy ich trochę teraz. Dobrze. Brawo Izak, Aleksander Izak, świetnie. A tutaj troszkę Udogi wyblokowany, ale może wywalczy, świetnie, Izak, brawo. Jesteśmy na połowie rywala, to jest dobre i teraz wrzutka, no wrzuć. No Izak, pozbądź się piłki. Dobrze, no pozbył się piłki w taki sposób, jaki byśmy kurczę chcieli. Dobra, zarządzanie zespołem, trzeba tutaj jeszcze coś dołożyć. Jest Barnes. No ten Izak jakoś tak w sumie, albo czekajcie, zrobimy tak. I tutaj sobie zostanie Izak. Wpuśćmy jeszcze Malo Gusto za Udogiego. I na razie w ten sposób to zostawmy. Trzeba tutaj troszkę
odświeżyć przód, że tak powiem. Dobra. Schodzi Udogi, wchodzi Malogusto. Co z tego będzie? Botman. Piłka wybita. Jest Fikayo Tomori. Dobra piłka. Harvey Barnes. Kurde. Czy Ashley Barnes? Nieważne. W każdym razie, no, zaczynamy powoli naprawdę dominować. I czy się to przełoży? Spojenie. Barnes. Główka. Uderz. Dobij. Dobij to Izak. Spalony. Kurcze. Ale no... Ale jest jakby, no, widzę pozytywy. Widzę naprawdę pozytywy w tej sytuacji, że zaczynamy grać lepiej, znacznie lepiej. Jest Barnes, jest Ferguson, brawo Fergui. Tonali. Ja tu chcę zremisować, co najmniej, panowie. Tonali. Ruszył. Jest Malogusto. Malogusto wycofuje, ale panowie, my musimy ruszyć do przodu. Tonali na przebój i nie był faulowany, ale mamy piłkę. Barnes, tutaj przebojowa akcja. Ferguson, Barnes. Niestety strata, a my chyba tracimy Tonaliego. I to chyba na długi okres, bo... No nie wygląda dobrze to, że Tonali leży na boisku. No tutaj wyratował nas jeszcze Pope. No i niestety Tonali doznaje kontuzji. Wejdzie sobie jeszcze Willock i wejdzie sobie Longstaff. Zmieńmy środek pomocy, no bo i tak już nic nie wskuramy. Ostatnia akcja meczu i zobaczymy, co z tego wyniknie. No chyba nic, jedynie uderzenie na bramkę jeszcze Aston Villa będzie i sędzia po tej sytuacji powinien zakończyć to spotkanie. Diego Carlos Buendia. Aha, no to jeszcze tracimy bramkę na 2-0 w 97 minucie. Więc już w ogóle jest zajebiście. Tracimy Tonaliego, przegrywamy pierwszy mecz na rozpoczęcie Premier League. No jest świetnie. Jest po prostu cudownie. Nawet nie chcę patrzeć w te raporty medyczne, bo podejrzewam, że stracimy Tonaliego na chyba pół roku. O, więc za dwa krzyżowe. 7 miesięcy. Świetnie. Lider środka pola wypada na 7 miesięcy. No po prostu cudownie. Nic, będziemy musieli przebudować troszkę nasz zespół pod 4-4-2. Guimaraes, tutaj będzie Joeliton. Tutaj będzie Chiesa. Tutaj będzie musiał biegać Barnes, no bo inaczej tego nie widzę. No będziemy musieli tak zagrać. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Oczywiście chciałbym jeszcze przynajmniej ten jeden mecz z Manchesterem City sobie zagrać. Zobaczymy, czy nam się go uda zagrać. A potem mecz z Liverpoolem. No to mamy po prostu cudowny terminarz. Raport przedmeczowy. Przejdź do meczu i zrobimy sobie tak. Pokażemy najlepsze akcje. I zobaczymy, czy uda nam się z Manchesterem City wygrać. No nie zapowiada się na to. Kontra Manchesteru City. Brawo. Aha, teraz my mamy kontrę Chiesa. Fede Chiesa. Ajajaj. Atak Manchesteru City. Zobaczymy, czy teraz uda nam się go wybronić. Mm.
Brawo, brawo Pope. Brawo Pope, bo to była naprawdę groźna sytuacja. Manchester City długie dośrodkowanie w minucie 55. Na Erlinga Holanda. Erling Holland strzela w spojenie, co nas ratuje przed utratą bramki. Newcastle, szansa na dośrodkowanie i od razu tam gramy. Jest Wilson. Wilson! 67 minuta, 1-0 prowadzimy. No, nikt by się tego nie spodziewał. Tym bardziej ja, tym bardziej po takim pierwszym słabym meczu jeszcze tracimy Tonaliego, a my strzelamy bramkę na Etihad Stadium. Prowadzimy 1-0 i mamy kolejną sytuację. No, tego to nie spodziewałby się raczej nikt. Dobrze, no my się nie bawimy w żadne rozegrania. My gramy prostą piłkę. Manchester City kontratakuje. Trzeba to przerwać. Trzeba to za wszelką cenę przerwać. Nawet za cenę żółtej kartki. Tutaj jakby nie ma w ogóle kalkulacji. Tak jest. O, kontra się wczytała. Świetnie. Wilson. No i będzie strata. Rzut rożny Manchesteru City. 87 minuta na zegarze. Nie dajemy sobie teraz wbić bramki. Przecież jest tak pięknie. To się nie może zepsuć. No pięknie. Ogrywamy Manchester City na Etihad Stadium. Francesco Colciolini odnosi pierwsze zwycięstwo w Premier League w swojej karierze jako menadżer. No i kurde, pokonujemy Manchester City. A przed nami jeszcze mecz z Liverpoolem, ale to zaraz. To myślę, że zagramy go sobie już w następnym odcinku. Tutaj oferta wymiany za Joelitona, ale ja go nie sprzedam. Tym bardziej teraz, kiedy nie mamy Tonaliego. Willock, dostaniesz swoje szanse. Zapewniam cię, chłopie. Zobaczmy sobie, no, nasz zespół wygląda dobrze. Natomiast, no, bez tego Tonaliego, no, to jest lipa. Tym bardziej, że, no, grupa Ligi Mistrzów jest jaka jest. Ciężka, bym powiedział. Więc, no, będzie ciężko. Ale walczymy i staramy się ugrać z tego jak najwięcej. Także dzięki wielkie za dzisiejszy materiał. Trzymajcie się i co? Piszcie komentarze, kolejne sugestie transferowe czy pomysły na materiały. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Na razie.